dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Drodzy Państwo, nie bez przyczyny stoimy dzisiaj przed dworcem koszalińskim PKP. Drodzy Państwo, w naszej ocenie radnych Klubu Koalicji Obywatelskiej koszaliński dworzec powinien być wizytówką miasta. Dlaczego? Drodzy Państwo, nasi mieszkańcy, jeżeli wyjeżdżają w sprawach służbowych, bądź w sprawach rodzinnych, bądź na wakacje, właśnie żegnają Koszalin z tego dworca. Tak samo, jeżeli wracają do Koszalina, pierwsze miejsce, które widzą, oczywiście koszaliński dworzec. Nasz koszaliński dworzec jest reliktem przeszłości. Ale także turyści, którzy przyjeżdżają na upragnione wakacje na Pomorze Środkowe, swoją przygodę wakacyjną rozpoczynają tu, z tego miejsca, właśnie na dworcu koszalińskim. I my, radni Koalicji Obywatelskiej, wraz z mieszkańcami, i tu chciałbym podkreślić bardzo wielką rolę mieszkańców Koszalina, postanowiliśmy, żeby ten dworzec zmienić, żeby ten dworzec był wizytówką naszego miasta, pokazał, że Koszalin jest otwarty, jest miastem pięknym, miastem dla każdego. Dlatego mieliśmy już szereg działań, żeby ten dworzec zmodernizować, zmienić, żeby był tą wizytówką naszego Koszalina. O tych działaniach, które już za nami, i o krokach, które przed nami, powiedzą radny Tomasz Bernacki, przewodniczący Komisji Komunalnej, oraz Jakub Kowalik, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, także radny Komisji Komunalnej. Szanowni Państwo, rok 2018 to był taki rok kluczowy dla tego dworca PKP, dla przyszłości tego dworca. Miesiące wrzesień i październik to były takie miesiące, gdzie my jako radni miejscy wspólnie z mieszkańcami podjęliśmy wyzwanie przekonać rządzących do tego, żebyśmy byli w jakiś sposób usłyszani, i przekonać rządzących, żeby ten dworzec PKP został przebudowany. Dlatego bardzo w dniu dzisiejszym chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom naszego miasta, ale także regionu, bo nie tylko mieszkańcy miasta, ale i regionu zaangażowali się w zbieranie tych wszystkich podpisów, i ta duża, potężna ilość podpisów między innymi zdecydowała, że zostaliśmy bardzo mocno usłyszeni. I od tamtego czasu wiele dobrych działań w stosunku do zmiany tego dworca następowały. Pierwszą taką rzecz, którą wtedy nam się udało przekonać wszystkich, między innymi też i pana prezydenta, jak i PKP, żeby zostały przeprowadzone konsultacje społeczne. Mieliśmy takie spotkanie, te konsultacje społeczne doprowadziły do tego, że organizacje pozarządowe, różne środowiska, jak i sami mieszkańcy, a także my jako radni miejscy i urzędnicy, zaczęliśmy postrzegać ten dworzec nie tylko przez pryzmat samych peronów i przystanku osobowego, którym jest to miasto Koszalin, dworzec PKP, ale przez pryzmat, że dworzec powinien żyć i powinien być ten obiekt dla mieszkańców i dla regionu. W związku z tym na tych konsultacjach społecznych z ankiety PKP zaczęły wynikać rzeczy, których mieszkańcy i mieszkańcy regionu i Koszalina oczekują. Między innymi informacja turystyczna, dobra gastronomia i różne miejsca do spotkań, chociażby organizacji społecznych, organizacji pozarządowych. Mieliśmy wtedy zapewnienia, że to się będzie działo, że konsekwencją pierwszych konsultacji społecznych będą następne. No i stanęliśmy przed następnym wyzwaniem. Do dnia 9 lutego 2020 roku tak naprawdę w jakiejś ciszy coś się działo, ponieważ mieszkańcy, nikt nie wiedział tak naprawdę, że te prace trwają. Program funkcjonalno-użytkowy, który został przygotowany pod przetarg, nie wziął pod uwagę właśnie chociażby tych pierwszych konsultacji społecznych i nie wziął pod uwagę zaangażowania nas, mieszkańców, do tego, żeby ten dworzec był właśnie też miejscem różnych spotkań. Tak jak się dzieje to w wielu dużych dużych miastach. Ponieważ nowoczesny dworzec to już nie tylko same perony, nie tylko pociągi, ale też życie miejskie. Dlatego dążymy do tego, żeby powrócić, i prosimy też pana prezydenta, żebyśmy się wszyscy wspólnie zaangażowali do tego, żeby te szerokie konsultacje odbiły się poważnym echem, żeby PKP wiedziało,
że my nie chcemy zwykłego dworca, że chcemy dworca, który będzie żył dla mieszkańców. Że o godzinie 15, między 15 a 17, kiedy pociągi nie będą przyjeżdżały, nie chcemy, żeby tam gasiło się światło. Tam mieszkańcy powinni w tym dworcu również odbywać różne spotkania. Dlatego, panie prezydencie, również prosimy o to, tak jak zresztą były zapowiedzi z Urzędu Miejskiego, że będą konsultacje społeczne. To w dniu dzisiejszym namawiamy do tego, żeby one się odbywały. Bo rok minął i okazało się, że nic wokół konsultacji społecznych się nie działo, jeśli chodzi o ten dworzec PKP. Koszalin to atrakcyjne i aktywne miasto z aktywnymi mieszkańcami. Chcemy też, żeby nasz koszaliński dworzec był przede wszystkim atrakcyjny, a nie powiatowy. Obecnie dwie wizje, które są na ten dworzec, niestety, ale idą w kierunku dworca powiatowego. Chcemy, żeby to był dworzec z prawdziwego zdarzenia, żeby mieszkańcy byli z niego dumni, ponieważ jesteśmy miastem turystycznym i chcemy też tą turystykę w naszym mieście rozwijać. Mamy piękną halę widowiskowo-sportową, mamy piękny park wodny, mamy wodną dolinę i chcemy też mieć piękny dworzec. Apeluję do pana prezydenta, aby zaangażować również mieszkańców w budowę tego dworca i żeby odbyły się konsultacje społeczne, ponieważ to właśnie mieszkańcy nam powiedzą, jakiego dworca oczekują. Czy to ma być duży dworzec, czy to ma być dworzec powiatowy. Jeśli aspirujemy do miasta wojewódzkiego, w województwie środkowo-pomorskim, to uważam, że ten dworzec powinien być ważną i istotnym elementem naszego miasta. Gdzie gospodarzem było PKP, było przygotowane dwie koncepcje, które pokazywały, że albo pójdziemy górą, czyli można powiedzieć, przedstawimy dworzec powiatowy naszemu miastu, czyli zadaszamy tylko i dołączamy się jakby do tego naszego już dobrze zaprojektowanego przejścia podziemnego, bądź druga koncepcja, ale dość nieprzychylnie do tego PKP ze względu też na koszty podchodzi, czyli połączenia tego miejsca przejścia podziemnego z dworcem. Zdecydowanie tutaj, jako też przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, mieszkaniec tego miasta, zdecydowanie jestem za tą koncepcją połączenia przejścia podziemnego z dworcem PKP, bo tutaj nie chodzi o koszty. Dla nas to jest, jako mieszkańców, jest to koszt jednorazowy. Natomiast, jak państwo wiecie, ten dworzec już jest ponad 50 lat. Budujemy następny dworzec na kolejne co najmniej 2-3 pokolenia, czyli na kolejne 50 lat. W związku z powyższym aspirujemy do tego, żebyśmy byli drugim miastem w województwie zachodniopomorskim z silnym rozwojem gospodarczym. W związku z tym nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ten dworzec był jako taki. Ten dworzec ma spełniać wymogi takie standardowe miasta ponad 100-tysięcznego, który ma aspiracje przede wszystkim też rozwojowe i gospodarcze. A takim jest miasto Koszalin, takiego chcemy. W związku z powyższym nie ma co oszczędzać, tylko trzeba kubaturę połączyć ze sobą dwie, czyli przejście podziemne z dworcem. I druga bardzo istotna rzecz. Wczoraj na tym spotkaniu nie przedstawiono do tej pory żadnej wizualizacji tego dworca. Jako mieszkańcy też prosimy pana prezydenta o to, żeby wszystkie ręce poszły na pokład, żebyśmy wspólnie dotarli do tych wizualizacji, żebyśmy uzyskali tą wizualizację w jak najszybszym tempie, żebyśmy później nie mogli sobie zarzucić, że już nic nie można zrobić, bo projekt powstał. Chcielibyśmy zobaczyć, jak ten dworzec faktycznie będzie wyglądał, żeby ewentualnie albo przyklaśniemy temu, albo stwierdzimy, że jeszcze jakieś drobne uwagi należy tam złożyć, bo mieszkańcy potrzebują po prostu dobrego obiektu, dobrego dworca PKP, który będzie spełniał różne wymogi. Komisje, miejmy nadzieję, że ona się odbędzie jeszcze w lutym. To wszystko oczywiście zależy od tego, kiedy przedstawiciele PKP
i firmy, która projektuje ten dworzec, kiedy przedstawią nam wizualizację, bo chcemy rozmawiać na podstawie konkretnych dokumentów. Nie chcemy rozmawiać o wizji, a może zróbmy tak, może tak. Chcemy dostać gotową wizualizację i na tej podstawie rozmawiać z mieszkańcami i wprowadzać ewentualne zmiany. No chcielibyśmy tutaj przede wszystkim uzyskać tą przestrzeń taką też miejską, gdzie, czyli to gastronomia, oczywiście poczekalnia, no kasy, to wiadomo, to standardy, że tak powiem, dworca PKP muszą być zdecydowanie utrzymane. Natomiast tutaj jeszcze chodzi o takie chociażby jakąś salę, gdzie te organizacje chociażby pozarządowe, bądź nie wiem, biblioteka, bo na tamtych konsultacjach społecznych również mieszkańcy wymieniali chociażby audiotekę, bibliotekę, czyli miejsce spotkań, gdzie można byłoby się tutaj spotkać. Chciałbym Państwa zwrócić uwagę, że to wcale nie jest zły pomysł. Jesteśmy w rejonie, który tak naprawdę, gdzie ta kultura naszego miasta i te możliwości spotkań są dość ograniczone. Czyli jakby od strony powstańców wielkopolskich, od tamtej strony, od strony tutaj tych wieżowców i od strony ulicy tym Miłej, tam gdzie są też gdzie są mieszkania i domki, to ta przestrzeń pod tym kątem nie jest zagospodarowana, jeśli chodzi o przestrzeń kulturalną do różnych spotkań. Dlatego mamy okazję zrobić coś, co będzie blisko dla tych mieszkańców, którzy też będą mogli się tutaj spotykać na różnych eventach. Patrząc pod kątem w ogóle, sami wiemy, ile kosztują te nasze przedsięwzięcia, chociażby amfiteatr, tak? To pokazuje. To skąd wziąć na to pieniądze? Jakie źródła finansowania? Źródło finansowania jest po stronie oczywiście tutaj rząd. To rząd podjął decyzję, że ten dworzec, pieniądze znalazły się w budżecie państwa, że ten dworzec będzie na tą chwilę planowany na kwotę 20 milionów złotych. Zawsze się tak zdarza, że planowana kwota może nie wystarczyć. Można coś dobudować wybudować do tej kwoty, ale można również zwiększyć później, że tak powiem, dofinansowanie. Dlatego apelujemy już w tej chwili do rządzących i do projektantów, żeby przygotowali takie warianty, z których będzie można już skosztorysować, na ile, żeby dla naszego miasta, czyli miasta wojewódzkiego, można było wybudować taki dworzec, który będzie na miarę możliwości finansowych powyżej tych 20 milionów, bo te 20 milionów mogą nie wystarczyć. Żeby była jasność, my nie oczekujemy cudów. My tak. Wiemy o tym, że w Koszalinie nie będziemy mieli drugiego dworca centralnego w Warszawie, we Wrocławiu czy w Poznaniu. Oczywiście wiemy o tym, że jesteśmy mniejszym miastem i te nasze ambicje, jeśli chodzi o dworzec, również są mniejsze. Natomiast nie możemy na to pozwolić, żeby ten dworzec był powiatowy. Chcemy, żeby to była wizytówka, żeby mieszkańcy byli z niego zadowoleni. Chcemy, żeby tutaj powstały restauracje, kawiarnie, żeby była poczekalnia, żeby była punkt informacji turystycznych o Koszalinie. Podstawowe rzeczy i żeby ta wizualizacja, żeby ten dworzec naprawdę był chociaż z zewnątrz ładny. To nie są żadne cuda, to nie są żadne Himalaje, jeśli chodzi o nasze wymagania. Podstawowe aspekty. A podstawowym aspektem, tak jak powiedziałem, jest przejście suchą stopą z przejścia podziemnego od razu, żeby można było wyjść na dworzec. Wiemy o tym też, że pan prezydent ma bliskie relacje z rządzącymi w kraju, więc wykorzystując jakby te dobre relacje, mam nadzieję, że prezydent wynegocjuje dodatkowe środki finansowe na budowę tego dworca. Zdecydowanie koszty tutaj swoją rolę będą spełniać. Natomiast PKS to już nie jest państwowe, jakby typowo przedsiębiorstwo. Tam są tereny zagospodarowane przez prywatnych przewoźników i domniemam, że tutaj jest ten problem przede wszystkim dla PKP chociażby. I na tą chwilę przy tych różnych spotkaniach i z dokumentów, które widzieliśmy,
jasno wynika, że PKP chce się zająć tylko i wyłącznie swoim terenem. I tutaj no też nie można mieć do nich w tej chwili żadnych tutaj pod tym względem uwag ani zastrzeżeń, bo to jest jasne, że gospodarz musi się zająć przede wszystkim swoim terenem. Natomiast jeśli chodzi o miasto, to oczywiście w planie zagospodarowania chociażby przestrzennego takie zapisy zostały dokonane i zmiana nawet tego terenu tutaj w całości również została tak opisana, żeby przy znalezieniu środków finansowych i możliwości jeszcze tutaj środków prywatnych, zaangażowania się, że tak powiem, różnych podmiotów, być może kiedyś ta możliwość zostanie zrealizowana. Być może.